Przygotowania na wyjście na plażę trwają. Jak tam wasze nowe czapki? Się okaże. Lekka jakaś. Lekka jakaś? Emma, jak twoja czapka? Dobra. Dobrze? Ja pierniczę, ale macie nowe czapki? No nie wytrzymam, muszę je spróbować. Ale to będzie pyszne. Piękny kokos. Ten tutaj jakiś taki kurczak z cebulką, z takimi tutaj warzywkami. Ale to jest dziwne danie. Co? Kwiatka. Co to masz? Kwiatka. Co to za kwiatek? Taki z liściami. Posadzimy sobie na balkonie. W lodówce winka, normalnie, ładnie, ciach, 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 poukładane. Czekaj, bo jest jakoś ciemno, wiesz? Nie wiem, czemu jest tak ciemno, ale pod słońce jakoś. No. Tam. Gdzie? Bo już nie wiem, gdzie. Do końca. Do którego końca? Co to, twoja ręka tu wystaje? Jacie, ale macie tutaj taką, kurde. Taki jakiś kanał, czy coś? Nie, to jest zjeżdżalnia. Zjeżdżalnia? Tutaj się zjeżdża i się wjeżdża tam, i tam się przyjeżdża. Aha. A tutaj jest taka ogromna dziura. A co w tej dziurze się robi? Tutaj jest basen. Aha, basen. No dobra, ale co to w ogóle jest? To jest jakaś skała? To jest chyba jak z tego filmu, co? Tak, właśnie to jest. Ach. To jest troll, tylko jeszcze uśpiony. A, właśnie, obejrzyjcie sobie taki film na Netflixie Troll. Mhm. Troll przez dwa ly. Tam są takie, tam to jest film o takim wielkim trollu, który narodził się z takiej skały? Nie. Ja akurat nie oglądałem tego filmu, ale... Był skałą. A, to nie wiem, ale... Nie wiem, to tak było nie, jakoś niejasno wyjaśnione. Ale po urywkach był fajny, widziałem. Nie, no fajny, fajny. No, Dorota może potwierdzić, bo oglądała wczoraj i mówi, że był bardzo fajny z Emmą. A ten Muzin, co on tutaj? A, on tu robi jakieś szybkie stopy. Jesteśmy w Stegnie na plaży. Przypłynął taki duży znowu statek wycieczkowy. Kurde, już się nie mogę doczekać, kiedy znowu takim statkiem popłynę. Tutaj na prawo od nas są piękne palmy. O, tutaj piękne drzewa. A tam w ogóle jest restauracja, taka na skałach. Też fajne miejsce. Nawet widzę, że jest troszeczkę zacienione, bo są parasole. Można iść sobie tam jakiegoś soczku się napić, czy piwka, czy kto tam, co tam lubi. Tutaj też mamy za sobą takie ładne palmy. Tutaj też mamy takie ładne palmy. I tutaj też mamy restaurację. I chyba zaraz sobie pójdę tam kupić jakąś zimną kolę. Nie chce wam się pić? Nie. Jakiejś zimnej kolki z lodem albo coś? Kokosa? Nie wiem, może będą mieć tam w tej restauracji. Idę zobaczyć. No i udało się kupić kolę z dużą ilością lodu i kokosa zimnego. Tylko trzeba się teraz tym jakoś zabrać, bo jeszcze są inne rzeczy. Telefony, to zaszetka, a ręce są tylko dwie. Fajne widoczki są tutaj z tej restauracji. O, tam Dorka sobie chyba zdjęcie robi. O, chyba tak. O kurde, bym się potknął. O, tutaj można sobie tak siedzieć w takim stoliku, akurat który jest tak prosto na morze, tutaj na skałę zwrócony. Tu. O, ja muszę przejść tędy. Przejdę sobie tutaj, o, między gołąbkami. O, a moje krzesełko jest tutaj przy drzewie. Tutaj jest nasze zamówienie. Ja też mam tutaj fajne widoki. A gdzie Sztadorka jeszcze biegnie? A, tam Emi też jest. Pobiegł do wody jeszcze. Bardzo gorąco jest ogólnie dzisiaj, bardzo, bardzo gorąco. Gorzej tylko, bo tutaj za plecami jest bardzo ruchliwa ulica. I jak jadą jakieś ciężarówki albo coś takiego, czy jakieś skutery głośne, czy motory, to bardzo je tutaj słychać. A ja tymczasem wlewam sobie, oj się polało, wlewam sobie kolę do tego lodu, jakże wielkiego. Cały kubek lodu oczywiście standardowo i dopiero można spróbować nalać do tego, do reszty coli. O ile się w ogóle zmieści coś, no zmieści. Także takie coś i czekam teraz na Emkę i Dorotę, które jeszcze są tam. Ale już chyba idą, ale ten statek jest ogromny. Już nie mogę się doczekać. Kokos przepyszny. Naprawdę bardzo słodki, bardzo słodziutki kokosik. Także na pewno Emi się ucieszy, a ja spróbuję jeszcze mojej słodziutkiej kolki. Tak jest, kola również jest bardzo słodka, bardzo dobra z takim lodem w taki upalny dzień. Naprawdę mistrzostwo świata. Najgorszym minusem takiej gorącej pogody to jest nagrywanie telefonem. Naprawdę tak się grzeje, no ale nie ma się mu co dziwić. Sam bym się tak grzał, jak miałbym pracować w takim słońcu. Emi, chodźcie na kokosika, bo jest bardzo słodki. Co chciałaś, pomarańczowy? Ty się zapytaj, czy mają. Zrób sobie łyka i zapytaj. Nie, nie słyszałem nic o soku. Przecież jakbym słyszał, to bym zamówił. Wiesz, ja mówiłam kokosa, a ma sok pomarańczowy. Tak? Co gdzieś mi to umknęło. Umknęło mi gdzieś. Nie, sok jak coś. O, ale ładnie wygląda kokosik. Łyżka by się tylko przydała. Patrzcie, jak ktoś, jaki kadzidełko. Takie oto kadzidełko. Wygląda odrobinę jak magnes. Taki fajny magnes. I tak się pali. I to jest takie kadzidełko, które jest złożone. I to ma taki dziwny bardzo kształt tutaj. I to tak
schodzi, że tutaj to tak schodzi i się rozpala. Tak fajnie. Fajnie to też zrobili, że tutaj włożyli i tak się pali. To właśnie, ja jadłam wtedy w Kisie. Czekaj, bo ja muszę to nagrać. Emi, co ty powiedziałaś przed chwilą? To mi podarowało drzewko. No, spadło. No to nie widać, czekaj, za blisko. Ja się kręcę. Emi drzewo podarowało takie coś. Ale fajne. Taki Thai omelet with beef, ale with chicken na przykład. To jest fajne takie danie. To jest taki omelet i w środku jest ten, takie zmielone mięso przyprawione tam z warzywami. Smaczne to jest. O, kreweteczki ładnie wyglądają. Sam się widzi, że to tyniutko jak na taką restaurację. A ceny takie okej. Okay. Nie, naprawdę, tylko w takim miejscu to zupa pomidorowa z chickenem na przykład. O, zupa pomidorowa z kurczarkiem. Za 80 batów, czyli 10 zł. Green curry za 100, to normalnie. Green curry za 100, no to tanio, tanio. Bo nawet ostatnio ja płaciłem 120, być może ta porcja nie będzie taka duża. Tak. Dlatego za 100, ale... wystarczająco na pewno. O, tutaj nudle, zupa z makaronem, takimi kreweteczkami. Ładnie wygląda, ładnie. Może być coś z czymś innym. Chociaż ile nazbieram. Co to ci to drzewo tutaj ciągle coś podarowywuje? Języczki. A, języczki. To się tak nazywa? Języczki? No. A, wy to z mamą nazywacie. Mnie to obrzydza strasznie. Ja się tego boję. I takie coś ma na końcu. Co to jest? Takie żółte. Takie żółte, kurde. Co to jest? Co to za języczki wasze? Emi, poradziłaś sobie z tym zamówieniem? Mhm. Co powiedziałaś? Co zamówiłaś? Papaya, chicken cashew i jeszcze rice with chicken. To co zawsze zamawiam. Pan cię zrozumiał? Mhm. Thank you. O. Suda. Jaki zaakcentował. Suda. Restauracyjka taka przy plaży, ale kurde, no zobaczymy co przyniosą, bo pachnie bardzo ładnie. I ceny spoko. No, ceny też spoko. No kurde, zobaczymy, przekonamy się. W sumie jesteśmy tutaj pierwszy raz. Jesteśmy już 3 razy na Phuket. To jest... Chyba kiedyś coś kupiliśmy, ale nie. Miejscówka przy samiutkiej plaży, wręcz na plaży, a jeszcze nigdy w życiu tutaj wcześniej nie byliśmy. A tak tu fajnie. Czyli jaki jest tego wniosek? No, że nie da się podczas jednego pobytu zwiedzić wszystkich miejsc, bo po prostu trzeba dużo czasu, żeby to wszystko odkryć. To jest chicken cashew, które jedliśmy w Pattaya. No, tylko wygląda ono inaczej od troszkę, bo nie jest takie, z takiego kurczaka. Może kurczak taki sam, tylko nie jest tak smażony. Mhm. No wygląda całkiem inaczej, bym powiedział nawet od tego w Pattaya. No i porcja połowę mniejsza, ale no jak smakuje? Inaczej zupełnie. Tak? Ale nie jest zły. Nie jest zły? Bo niektóre takie szynaty to są takie mięso w panierce i taki sztuczny sos i coś tam, a tu jest spoko. Jest po prostu inny, ale jest no dobry. Muszę spróbować. Thank you very much. Muszę szybko. Tam jest ładne. Ale no takie, co restauracja, to inaczej wygląda i inaczej smakuje. To jest naprawdę przepyszne. No szkoda tylko, że te porcyjki takie malutkie, bo takie dobre, ale znowu zupełnie inne danie. Inna papaya salad, inny smak niż u innych po prostu no, kobiet, które robią te sałatki. Nie, jest jedna groszeczka. A, ale bardzo mało widzę. Znaczy bardzo mało groszku, ale widzę, że wygląda bardzo smakowicie. Jak smakuje? Bardzo dobry. Trzeba poprawić, może mają sól. Mhm. Dosolić. Mhm. Muszę spróbować. Nie. Ponownie. Kurczę, ale bardzo delikatny ten ryż. Ja pierniczę. Przepyszny ma. Taki delikatniutki. Al dente bym powiedział. Emi sobie pije sok z cytryny. Jakiej cytryny? Limonki. Jak smakuje? Jak nie wykręca, to znaczy, że dobrze. Jak nie wykręca, to znaczy, że dobrze. Ja sobie zawsze polewam po ryżu. No. Tutaj są takie duże te limonki i te duże limonki są takie smaczne, są takie wręcz słodziutkie, bym powiedział. Emi mówi, że ten ryż jest tak dobry, że nawet groszek jej smakuje w tym ryżu. Zawsze wybiera. Zawsze wybiera, a dzisiaj nawet je groszek. Taki dobry. Dobry? Mhm. Polecam wam tę restaurację. Wygląda na to, że ominął nas piękny zachód słońca. Kurde, totalnie zapomnieliśmy, że trzeba iść na zachód słońca, ale już niestety jest za późno. Ale kolory na niebie piękne były, czerwone. Kurczę, szkoda, że nas nie było. Jak będziecie mieć kiedyś możliwość, to spróbujcie sobie kimchi. To jest taka kapusta, no nie wiem, czy to jest kiszona, czy nie kiszona, ale ona taka, no taka kiszona lekko. Ogólnie danie pochodzi z południowej Korei i kurczę, kiedyś oglądałem program na Netflixie właśnie
i było na temat kimchi, właśnie jeden cały, jakby tam, kurde, taki dział w programie było, babka robiła po prostu kimchi. Jadłem to kiedyś, smakowało mi, także jak będziecie, to sobie spróbujcie, bo to jest bardzo popularne w Korei. A ja tymczasem szukam tościków. Tutaj są inne niż w 7-Eleven, ale ogólnie też jest szynka, ser i z parówkami, także... A nie wiem, a może wezmę taki i taki. A, jeszcze jakąś malutką paczkę chipsów na 3 osoby. Taką tylko, żeby po jednym małym sobie zjeść i żeby nie przesadzić. Kurczę, co to za chipsy? Nie mam zielonego pojęcia, co to zielone jest. Bardzo ciekawe, ale spróbujemy. Patrzcie, jeszcze jaka ciekawostka. Tutaj znalazłem również cabbage kimchi, czyli tą kapustę kimchi. Ale tu pisze Chinese, czyli chińska kapusta kimchi. To nie wiem, jak smakuje chińska kapusta kimchi, ale to zwróćcie później uwagę, tutaj zielonymi napisami jest napisane Chinese cabbage kimchi, a na tej poprzedniej było napisane South Korea. Także uważajcie, co bierzecie, bo można się natknąć na coś, jakąś podróbę. Wziąłem jeszcze taką jedną ciekawostkę, shrimp paste flavor. Jakaś pasta taka ostra z chili na bazie krewetek. To może być pyszne nawet do chipsików. Jak się jest cały czas na dworze, to człowiek się przyzwyczaja do tych temperatur i jest naprawdę bardzo przyjemnie. Ale jak się pójdzie na zakupy i za długo spędzi się w sklepie, który jest tak mocno klimatyzowany, później jak się wychodzi na podwórko, to po prostu doznaje się szoku. Po co oni aż tak schładzają w tych sklepach? No ale musi, bo wszystkie produkty by spłynęły z półek. Słodycze na pewno. Gorzej tutaj mają ci lokalni, którzy żyją, którzy tu pracują w tych sklepach, bo oni najpierw przez cały dzień chodzą grubo ubrani, bo chowają się przed słońcem, a później na przykład idą do takiego sklepu, do pracy na cały dzień, czy tam na popołudnie, wieczór, na nockę na przykład, i znowu musi się grubo ubrać, bo w tym sklepie by zamarzł. I oni chodzą grubo ubrani w dzień, grubo ubrani w nocy, co przychodzą do pracy, do sklepu, i cały czas chodzą grubo ubrani. A jesteśmy w Tajlandii, gdzie chodzi się w ten sposób, a oni są cały czas ubrani. Trochę mają tak, no, nieprzyjemnie chyba. Na siłce ktoś tam macha ciężarkami, a ja już nie byłem parę dni. Te chipsiki to są tylko takie, wiesz, po chipsiku i resztę zostawiamy na jutro. Kupiłem orzeszki i jeszcze pistacje, bo jeszcze pistacji tutaj nie jedliśmy, a kurczę, te kosztowały praktycznie tyle samo co te. A jeszcze tutaj, patrz, jaką wziąłem ciekawostkę. Taką ciekawostkę to jest shrimp paste flavor. I wydaje się, że jest z papryczkami i może być dobry nawet do chipsików. Co, Dorka? Spróbowałam tego sosiku z chipsikiem. Sos jest tak ostry, że po prostu można się zapalić od środka. Mam tu właśnie go dużo na tościku. Naprawdę jest mega ostry, ale jest tak smaczny, tak wyraziście czuć krewetki, że jestem w szoku. A ty? Ja też. Ale powiem wam, że jak człowiek nie jest na głodówce, to o ile życie jest piękniejsze.